Jeleńskim Domu Kultury Arketti, gdzie już tu za moimi plecami odbywają się nagrania kolęd, 12 kolęd w opracowaniu Artura Majewskiego. Jestem przekonany, że cały projekt będzie przebiegał pomyślnie, co będzie można usłyszeć, myślę, jeszcze w tym roku na płytach, które będą właśnie wydane z nagraniami, zrealizowane właśnie tutaj przez orkiestrę Arketti. Serdecznie, Marzenna Synowiec, dyrektor Arketti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna. Orkiestra przygotowywała się przez kilka dni, ćwiczone były wszystkie kolędy, również pod okiem aranżera samego, który miał tam zamysł jakiś, ponieważ te kolędy, mogę powiedzieć, że nie są, choć są tradycyjne, nie są tam użyte rozwiązania tradycyjne, mam na myśli tutaj rozwiązania muzyczne. Bardzo ciekawe aranże, które powodują, że te płyty dostały zupełnie inne brzmienie, inny blask jest każdej z kolęd. Dobra. Okej. Oto leżą przed nami śpiący. Nazywam się Lucyna Stanisławska, a jestem wicedyrektorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie. Pomysł zrodził się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Po wspólnym występie dwóch uczestniczek naszych zajęć, śpiewającej Pauliny Pytlak i grającej na gitarze Pauliny Drobisz. W okresie letnim została stworzona aranżacja. Jest to dzieło Artura Majewskiego. W sierpniu została nagrana orkiestra. Natomiast całym miksem i masteringiem zajął się Michał Łyb. Nagrał wtedy gitary i wokal. Byczko. No nie, delikatniej. No już nie tak źle. Tak jemu śpiewała. Dobra. To by weszło. Ja sobie to już lepiej, żebyśmy mieli cały numer poskładany. Gdy śliczna panna syna kołysała. Ale przecież to było... Dobra, jeszcze raz, no. Gdy śliczna panna syna kołysała.
wiadomo, trzeba było ustalić, jakie to będą kolędy, więc każdy podał swoje typy. Okazało się, że te typy się powtarzają u każdego. Wybraliśmy te najładniejsze, te najpiękniejsze kolędy. Cel przede wszystkim taki, żeby można było wykorzystać potencjał tutaj jaworznickiej i młodzieży, czyli mam na myśli wykonawców, wokalistów, no i potencjał orkiestry, jaki jest, wiemy to nie od dzisiaj. I aby z takim właśnie prezentem dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. Tak, twój tatuś kochany, kochany, nie wyganiał ciebie. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcież mu, małemu, małemu. W tym momencie chciałam jeszcze złożyć podziękowania dla pana prezydenta Pawła Silberta, który nie po raz pierwszy okazuje się mecenasem sztuki i wspiera twórczość uzdolnionej jaworznickiej młodzieży.